Dzisiaj Wam pokażę, jak zmienić ustawienie, jeśli chodzi o długość świateł, które się świecą. Po wyłączeniu stacyjki i wyjściu, to wtedy te światła pozostają włączone. Tak jak teraz widzicie, stacyjka wyłączona. Otwieramy drzwi, a światła jeszcze się świecą nadal. Ja aktualnie mam ustawione na 20 sekund. Jakkolwiek to można zmieniać tutaj w ustawieniach. Więc wchodzimy tutaj w ustawienia. Pojazd. Światła. Opóźnianie świateł. I widzimy, ja mam tutaj 20 sekund, jakkolwiek można zmienić na 10 sekund i 120 sekund. Natomiast ktoś chciałby może mieć tutaj pomiędzy 20 a 120 sekund, dość duża tutaj różnica jest, przykładowo 1 minuta albo cokolwiek pomiędzy tym. Jest możliwość adaptacji tego i zrobienia przy pomocy Forescana. Już Wam to pokazuję, jak to zrobić. Oczywiście używamy Forescana do tego. Łączymy z pojazdem. Rozpoznaje nasz pojazd, bo już wcześniej z niego korzystaliśmy, podłączaliśmy się, zczytuje różne moduły aktualnie, kiedy już to zrobi. Następnie idziemy tutaj do tego procesora, konfiguracja i programowanie. Więc tutaj z tej listy wybieramy BCMI, natomiast wybieramy tą opcję Format as Build. Więc to wybieramy, naciskamy ikonkę uruchom procedurę serwisową. Oczywiście ostrzega nas, że jest potencjalnie niebezpieczna ta procedura. Jeżeli cokolwiek źle zrobimy, może to mieć wpływ na to, jak samochód będzie działał. Cokolwiek ja podejmuję to ryzyko. Następnie tutaj na tej liście szukamy numerów 726-1402. Przesuniemy w dół jeszcze. 726-1402. Tutaj mamy tą opcję. I widzimy 1414, 1414. Tego nie zmieniamy, tych dwóch pierwszych rubryk. Natomiast ostatnia, tutaj możemy dokonać pewnych modyfikacji. Gdybyśmy wybrali 10-sekundowy tryb, to by nam pokazywało 0A9D. Natomiast gdybyśmy wybrali 20, no to mamy na wskaźniku 60 sekund, to zaraz Wam powiem, a 120 gdybyśmy wybrali, to jest 780B. Natomiast gdybyśmy chcieli wybrać 60 sekund, to to w całości zmieniamy na 400B. Tak jak tutaj widzicie na wyświetlaczu. To nam da około 60 sekund włączone światła po zgaszeniu samochodu i wyjściu, otworzeniu drzwi i wyjściu. Więc jeżeli gdybyśmy chcieli to zrobić, no to zapisujemy oczywiście. Tak, ostrzega nas, że nieprawidłowa, jakkolwiek podejmuje te działania. Ja to podejmuję, ten krok. O, widzimy, światła zgasły kilkakrotnie. I co się dzieje? Proszę wyłączyć, a następnie włączyć. Włączymy stacyjkę, wyłączamy, naciskamy OK tutaj. I widzimy, zapisało nam tutaj tą cyfrę, którą wcześniej podaliśmy, chociaż nam ją trochę zmieniło. Zmieniło no ją na 40D3. Czyli chociaż prowadziliśmy coś innego, to nam ją poprawiło, zmieniło. Coś się zdarzyło tutaj. Jakkolwiek. Zamykamy program. Procedura serwisowa zakończona pomyślnie, więc Forescan jest już rozpięty. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście to działa tak, jak tutaj mówimy, że około 60 sekund. To zatwierdzę. Wyłączę stacyjkę. Widzimy, światła są włączone aktualnie. Więc wyłączam stacyjkę. Wyłączyłem stacyjkę i obserwujemy, jak długo światła będą włączone. Wyświetlacz nam jest zgasł.
i zgasło. To było chyba nawet trochę więcej niż 60 sekund, 62, 3 sekundy, coś tego typu. Więc widzimy, możemy zedytować to przy pomocy Forscana, używając tego kodu. Coś Wam pokażę jedynie, tutaj jak włączacie stacyjkę, idziecie w te światła, to zachowajcie pewną ostrożność, bo jeżeli pójdziecie tutaj w ustawienia, wyświetlacz, nie wyświetlacz, a pojazd, następnie światła, opóźnienie świateł, to tutaj Wam się nie pojawia teraz 60 sekund na wyświetlaczu. Jakkolwiek 60 sekund będzie Wam to działało, dopóki nie wybierzecie jednej z tych opcji. Jeżeli naciśniecie którąkolwiek teraz z tych opcji i ją wybierzecie, to po prostu Wam automatycznie resetuje to, co wprowadziliście w Forscanie i idzie do tych ustawień, które wybierzecie. Więc pamiętajcie o tym. Jeżeli chcecie szybko wrócić do tego, co oryginalnie Wam proponuje producent, to jak najbardziej zróbcie to. Jeżeli pasuje Wam ustawienie tego, co zrobiliście w Forscanie, nie bawcie się tutaj, nie naciskajcie nic, żeby nie zresetować tych Waszych ustawień. To tyle. Serdecznie pozdrawiam. Jeżeli się podobało, zostaw lajka i komentarz. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem.